Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Darkwood. Kochani, niestety wczorajszego dnia nie było odcinka. A to z tego powodu, iż się pochorowałem. Nadal jestem chory, strasznie się czuję, koszmarnie się czuję wręcz. No ale cóż, odcinek nagrać trzeba. Dobra, znów miałem delikatną przerwę od Darkwooda, tak więc zobaczmy, co my tu mieliśmy zrobić. Dobra, tu już to zrobiliśmy dzień 12. Dzień 13. Drzwi w podziemiach. Wygląda na to, że padłem. O Jezu, dobra, przepraszam za to zawieszenie, ale czytam i tak próbuję to przeczytać. Ale to jest napisane, że podałem. A to dla mnie wygląda trochę jak A. Dobra, mniejsza. Wygląda na to, że podałem doktorowi położenie wyjścia do przejścia podziemnego. Musiał mnie czymś naszprycować. Pieprzyć co? Muszę dotrzeć tam przed nim. Jeśli mam mieć jakiekolwiek szanse na ucieczkę z tego miejsca. Ojej. Aż mi stanęło w gardle coś. Dobra. Jak wyglądają nasze itemaski? Mamy jakieś mięsko. Gotować nic raczej nie możemy, prawda? No nie. Nie wiem, czy ja ostatnio przypadkiem nie umarłem znów we śnie. To prawda, dosyć blisko było tego, żeśmy to przeszli i został chyba ostatni hit, kurde, i padłem. No ale cóż, czasem i tak się zdarza. Mata, zapałki, butelka, alkohole zostawiamy, to też zostawiamy. Igułki też zostawmy. Bandaże, zróbmy sobie przy okazji. I odzyskaliśmy skrzypce, on są za 300 golda. Wow. No, no, no. Spoko. Dobra, to sobie zróbmy w ten sposób. Tą deskę moglibyśmy naprawić, ale czy nam to potrzebne? No, nie wiem. Tak czy inaczej, jeżeli przeżyjemy tą noc, to myślę, że się sporo obłowimy u naszego handlarzyny. No, ale to dopiero po przeżytej nocy. Dobra, a oprócz tego chciałbym wiedzieć, ile mam w ogóle paliwa w generatorze, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Jeszcze na jedną noc starczy. Czy my gdzieś tu się możemy przedostać? Wrak pociągu? A gdzie jest ta kryjówka? Znaczy kryjówka, to zejście do podziemi. Droga do wioski? A zejście do podziemi nie widzę. Spalone domy, kapliczka. Jakieś inne bzdety pierdolety. Myślę, że możemy się teraz przejść, czy może nie dzisiaj już, aczkolwiek będę chciał się jakoś zapuścić troszeczkę w ten las. Może coś znaleźć ciekawego. Dobrze byłoby też jeszcze sobie ogarnąć trochę desek, bo nie wiem, czy ja je mam w ogóle. Zamknij te drzwi. Zaraz będzie nocka, więc już zaraz powinniśmy się... A nie, desek mamy sporo. Już powoli powinniśmy się przygotowywać do dalszego przejścia. Dobra, zróbmy sobie sidła. Zróbmy sobie sidła. Zróbmy sobie koktajl Mołotowa, który może nam się przydać. Przepraszam jeszcze raz za moją chrypę. Koktajl jest, sidła są. Pistolet mamy. Wszystko jest. Bandaże również mamy. Mamy dwa zegarki, ten mi jest niepotrzebny. Ten mi jest niepotrzebny. I można by było już zaraz powoli sobie to wszystko włączać. Ja wiem, że to jest delikatne takie marnowanie tego paliwa, ale... Ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć. O! No, troszeczkę się z tą... Eksplorację spóźniliśmy, no dobra. Możemy sobie jeszcze może jakoś na szybciorka to poogarniać. Tu krzesła są, wszystko jest ładnie zatrzymane. Znowu zabijemy sobie deskami ten grajdołek. Kurde no nie, po prostu kurde no nie. Niepotrzebnie zamykałem te drzwi. Dobra, 19 godzina. Myślę, że miało już możemy się włączać i sobie przygotować jakieś może łapeczki.
Agregat włącz. Te drzwi zamykamy. Te drzwi również Te drzwi również zamykamy. Tutaj drzwi nie było. To tu drzwi już były. Drewniane drzwi tu też zamkniemy. Tu również zamkniemy i już możemy sobie to wszystko ogarniać. Powoli, powoli. Cyk, myk. No. Pani Szafko, proszę się uspokoić. Opa. Jak te drzwi się otwierają? Tak właśnie, kurde, słabo. Zabarykaduj. Potrzebujemy tego i tego. Barykadujemy się. My w jakimś małym stopniu przynajmniej będziemy mieli szansę na przeżycie tego piekła. Robimy też to tak. O. Dobra. I tu jeżeli gnojek wejdzie, nie wiem czy to tu lepiej, czy tam lepiej. Może tu lepiej. Zrobimy sobie tutaj tą pułapkę. Będzie większa szansa, że to przeżyjemy. Jeszcze możemy tu lampę wyłączyć na razie. Pistolet możemy wyciągać. Dobra. Teraz możemy chyba to włączyć. I tak. Koktajl Molotowa by się przydał na szóstkę. W razie, gdyby jednak nasz sposób tutaj nie wyszedł. 22. W ogóle nagrywam to właśnie w dniu, w którym miałeś odcinek. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o moje nagrania, to ja robię sobie to po prostu dzień przed. Ale wczoraj naprawdę tak się koszmarnie czułem. Nie mówię, że dzisiaj się też niezbyt dobrze czuję, no ale już stwierdziłem, że przynajmniej ten odcinek trzeba nagrać, skoro jutro mają wejść dwa. Robactwo? Ano, robactwo. Można je jakoś ubić? Chyba nie można. Serio tego robactwa jest od cholery, ale jakoś spokojna noc jest. Jakoś tak jest chillera straszna. Nie jest w podobie do tej gry. No i się zaczyna. I się zaczyna pierdzielnik. Dziwne dźwięki. Jakoś nadal cicho. Oho. Coś otworzyło drzwi i przeszło tamtędy. Ale to są jeszcze zamknięte drzwi. Tu też chyba. 4 godziny. Nadal spokój. Dziwne. Jest zbyt spokojnie. Za spokojnie. W sumie tutaj jakby się wycwanić, to można było otworzyć te drzwi. I z tej strony by na pewno nikt nie wszedł.
Łazik drzwi jakby się zablokował. Ale tylko w teorii. Nie wiadomo, jak w ogóle drzwi są zrobione fizycznie na potwory. I to jest naprawdę dziwne. Za gorzej się nie ruszałem? Czy coś będzie zaraz na sam koniec dziwnego? O. No przeżyliśmy to. Przeżyliśmy to. Dzień 14. To chyba była najspokojniejsza noc w ogóle do tej pory. Rozbierz drzwi. Albo mi się wydaje, albo znów te krzaczory się porespiły, a może i nie. Może i nie. Dobra, dwa magazynki. Zobaczmy, czy nasz przyjaciel handlarz ma coś ciekawego do sprzedania. Zresztą mogę mu sprzedać to. Mięso. Takie trochę mało wartościowe. No ale cóż. Dobra, drugi zegarek możemy mu sprzedać. Te pigułki myślę, że też. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wytrych sobie weźmiemy. Czy jest jedna pigułka? No pigułki myślę, że nie są aż na to potrzebne. Może to też mu sprzedamy. Potrzebujemy na pewno sznurka. To sznurek by się bardzo przydał. Sznureczek by się bardzo przydał. Ale naprawdę ta noc była bardzo spokojna. Też bardzo dziwne w tej grze. Sporo tego paliwa poszło. Sporo. Dobra, witam panie handlarzu. Handluj. Na pewno wezmę od ciebie. A nie, dobra, masz. Jest dobrze. A pewnie benzyna. Druciki pewnie też wezmę od ciebie, żebyś się do nich zbyt nie przyzwyczajał. Nie chcesz tego? Przedaj za 150. Butla gazowa. Materiał. Zamek karabinowy. Może byśmy karabin złożyli? No to też ciekawy pomysł. Możemy wziąć złomu troszkę. Trochę benzynki. Taśmy chyba mamy. Czerwone jajo. Lary, inne duperere. Latarka dobra i gwoździ trochę. Oj, tak. To mi możesz oddać. Minus 200. Potwierdź. 6 reputacji. Czy coś byśmy jeszcze od niego chcieli? Dobra. Dajmy ci te pigułki. 160. Jednego grzyba możemy wziąć przy okazji. No widzę, że te części broni palnej są dosyć drogie. Dobra, możemy to zrobić w ten sposób. Chodźmy, zobaczymy jeszcze, co potrzebujemy, żeby zrobić broń palną. Co możemy zakupić dodatkowo? Do broni palnej... A prowizoryczna dubeltówka to nie. Prosta śrutówka. Potrzebujemy lufy, taśmy i broni. I to jest w sumie ciekawy pomysł. To sobie zostawmy. To zaraz sobie ogarniemy. Tylko dwie sztuki. Tylko dwie sztunie. Tak, jeżeli chcielibyśmy kupić, to mamy 100 parę, 200 parę. Po 30 te tabletki. Myślę, że na luzie. Jakaś butelka. Mięso. Dobra, spróbujmy.
Trochę nakupowaliśmy od niego rzeczy ogólnie już przedtem. Tak teraz już prawilnie, że tak powiem. Handluj. To ty mi dasz za to wszystko. Nie, no to było 200, no prawie 300. Bo potrzebujemy długiej lufy. 450. Not. Dobra. Jeszcze na razie się wstrzymamy z tym wszystkim. 200 dostaniemy, o ile przeżyjemy noc. I myślę, że po następnej nocy spróbujemy zrobić dubeltówkę. I takiej nie możemy zrobić, bo nie mamy lepszego warsztatu. Potrzebujemy obcęgę. Obcęgę. Dobra, napraw przedmiot, to się przyda. I lecimy w trasę, kochani, 15-16 minut już odcinka minęło, a my jeszcze nie wyszliśmy nawet z domku. Tylko szybko jeszcze ugotujemy tego grzyba. Co by potem z nim nie latać. Biergo. I lecimy w lewą stronę chyba, co? Idziemy tam. Spróbujemy sobie może starą knieję odblokować od strony polany. To też spoko pomysł by był. Myślę, że tu gdzieś już lataliśmy. Kąsa przeszukana. Skrzynia też jest przeszukana, prawda? Prawda. Ale za kościołem... O, to są też grzyby. Czerwony, zielony. I to już byliśmy ostatnio. Czy my tu schodziliśmy? Nie pamiętam. Coś tu było do zrobienia, tylko nie pamiętam... A, potrzebujemy siekiery. Dobra, pamiętam. Pamiętam, że potrzebujemy siekiery. Pamiętam o tych grzybach, tam jest luzik. Więc luzik są. Nie wiem, czy może nawet z tymi tymi zwykłymi przedmiotami tego nie rozwalił. Mam nadzieję, że tak. Ale na razie tak idziemy na lewo, odblokujemy sobie tą polankę. I zobaczymy, czy jest w ogóle przejście, bo tam chyba jakieś przedmioty jeszcze zostawiłem. O, skrzyneczka. Nie było nas tu. Użyj wytrychu. Alkohol, pigułka i drut. Czułem na lepszy lód. Coś tu jest. Co to jest za domek? Tu coś jest? Czym ty jesteś? To jest... Co to kurde jest? Pajęczyna? Kuchnia? Z popiół może? Kurek. Nie. Au. Głupi kąsacz. Nienawidzę tych kąsaczy. Serio nienawidzę tych kąsaczy. Stara knieja. Spalony dom. Ja tędy chyba przechodziłem kiedyś. To tu było zablokowane od drugiej strony, z tego co pamiętam. Tak. Pamiętam. Kurde. O, ale... Chyba mi się udało uleczyć dzięki temu, czy nie? W sumie nie wiem. Afa, przeszukaj. Klucz do spalonego domu. Magazyn Płomyk. Spalony magazyn Płomyk z 1975 roku. Dwutygodnik dla młodzieży. Władza... Władza ludowi, ziemia chłopom, pokój ludziom, chleb głodnym, 1917. Jaja. No kurde, jakie fajne przejście. Zamknięte, potrzebuję klucza, masz klucz.
No i mamy przejście do starej kniei. Lecz tfu, do polany. Tylko czy my tu byliśmy na pewno? Bo tego malucha sobie nie przypominam. Ale, a może? Może i tak było? No i jest nasza polanka. Jej, jak nas tu dawno nie było. Jak nas tu bardzo dawno nie było. To taki powrót do przeszłości. A chodźcie, go zabijemy. One uciekają. Dobrze, uciekajcie, dziady. O! Mocy kamyczek. Co tu było? Jakieś napisy. Jakąś skrzynkę ominąłem, tutaj widzę. Jakąś skrzynię tu ominąłem. No, łoś! Próbujemy zabić łosia? Au. Martwy łoś, poroże. No ale za tyle amunicji, to ja nie wiem, czy to było urw. No i zastanawiam się... Oż ty gnoju! Au, no jak mi zabiją psy, to będą jaja. Uff, skąd tu tyle psów? Już ja zabiłem łosia. Poroże mam. Co mi to poroże daje? Bondurek! Ile my tu ominęliśmy, ja pierdzielę. Stuka polana. Mhm, traktorek, ale my tu już byliśmy na pewno. Pamiętam nawet to miejsce. Czyli jesteśmy niedaleko przejścia. Czy przejścia, niedaleko naszej bazy starej. No pewnie. Jest ten schowek. Wiem, że tutaj jest... O, drewienko. Wiem, że tutaj jest specjalny... O kurde, ile tutaj tych rzeczy jest. O kurus. Wiem, że to jest specjalny szyb dla osób, które wspierały... Wspierały rozwój gry na Kickstarterze. Tak mi się wydaje. Ile złomu, akumulator, opony, kolejne szmaty. Ile szmat? To mi jest niepotrzebne. To mi jest niepotrzebne. Flara, alkohol, pigułki, kurcze. Od groma, złom na pewno zabieram. Alkohol też mogę wziąć. Akumulator też wezmę, bo nie wiem, do czego może mi się przydać, aczkolwiek to jest jeszcze opona. I jest kolejna pułapka. Ile mogę mieć max złomu? To jest pytanie ze mną punktów. 10 sztuk, czyli możemy to zabrać. Rozbrój pułapkę. Rozbrojona pułapka, mamy złom. Pytanie, czy tu coś jeszcze jest? Pamiętam, że tu były zwłoki chyba. Oczywiście, że tak. Ale cóż, w zwłokach nic nie ma. Nic, a nic nie ma. Więc to będzie taki odcinek zawieszony w czasie, że tak powiem. Powracamy się. Strumyk, właśnie, interesuje mnie ten strumyk. Co tam było w tym strumyku? Dlaczego ja tam nie polazłem? Chyba, że tam polazłem. Już nie pamiętam. Tak też może być, ja nie mówię, że nie. 16.06, trzeba zaraz się zbierać już. Strumyk. Strumyk płynie zwolna. Strumyk to mi tu niewiele daje.
Po prostu takie miejsce, że tak powiem, do określenia swojego położenia. Chyba, że tu. O, chyba tak. Właśnie, ciekawe, jakbyśmy się tu zabunkrowali na przykład. Masło. Czafa. Magazynek, chleb i zapałki. Wow. Nice, nice, nice. Tylko jest mało czasu na takie pierdółki. Ale jestem ciekaw, co tu jest. Co tu jest? Generator? Coś tam jest. Dlaczego to jest tak ukryte? Świetna kampóweczka. Dobra, niech tu się wypali ten, znaczy ta benzyna. Mi tak nie jest potrzebna. Jesiu. Muszę się uspokoić. Dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale nie wiem, co ten strumyk nam tutaj daje. A my się już musimy powoli zbierać do naszej głównej bazy. Wszystko będzie pięknie, ładnie, jak zdążymy. Gorzej, jak nie zdążymy. Dobra, czyli wiem, że z łosia w sumie jakiegoś super lutu nie ma, co najwyżej 100 goldą. To tyle, co za jeden magazynek. To za jeden magazynek, ale no wywaliliśmy na niego więcej niż jeden magazynek, więc mówię, że to jest bez sensu. Rób przeszukaj. Benzyna i gwoździe. Możemy oddać to. Benzynka się lepiej przyda. Cykamy to my tu jeszcze możemy zostawić. W sumie jedno drewno jeszcze mogę zostawić, bo gwoździe są bardzo przydatne. I tu nic nie ma, idziemy w stronę przejścia. No i ja muszę sobie przypomnieć, gdzie było to cholerne przejście. O ile w ogóle my znamy to przejście, możliwe, że go nie znamy. Jest to nawet bardzo możliwe, że my go nie znamy. Nie, ale fajnie, że mamy to przejście takie tutaj, wiecie. Możemy cokolwiek z tym zrobić. Tu jedną flarę sobie możemy tu zostawić, podbierać te jeszcze duże grzyby. Tu trochę ich było. Zawsze jakieś kolejne dawki. Przeszukane. Reaktor. Co to jest? Nie, tu nic chyba nie ma. To jest masa grzybów, takich tych złych grzybów. I zarodniki? Kurde, co to jest? Tak, i wiem, co to było, to białe, to byli żołnierze, z tego co widziałem. Żyjące grzyby. Udało się? Mam trujący grzyb? Dziwnie wyglądający grzyb. Udało się. To trochę tego cholerstwa jest. Żadnych grzybów chyba nie było, prawda? Nie było. Mówię, tu jest sporo do zwiedzania, jeżeli chodzi o grę. Naprawdę bardzo dużo jest do zwiedzania. Mega dużo. Jakieś skrzynie. Na pewno tu się wrócimy jeszcze z wytrychem. To możecie być pewni. Przejdę się jeszcze tutaj koło tej kaplicy, koło tego kościoła, żeby jeszcze pozbierać te grzyby, które zostawiliśmy. No i ciekawe, czy mając łopaty możemy na przykład te groby rozkopywać? Nie wiem. Ciekawe. Kierujemy się powoli już do naszego miejsca spoczynku. Plecak przeszukano. A grzyby gdzie były? Gdzie były te grzyby? Gdzieś tu były te grzyby.
O, tu były grzyby właśnie. Duże grzyby. Drewniczy, tyle kwiatów. Ten czerwony, ten zielony. Już skrzynia przeszukana już pewnie ze dwa razy albo trzy nawet. Przeze mnie. Ostatnim czasy. Dobra. Jest nasza hacjenda. Dzień dobry. Miło mi znów wrócić się. Czy dobra, nie jest mi miło wcale. Mięsko. Po 60 esencji. Ulala. See, can see. Trochę żeśmy odzyskali tego sprzętu. Jezu, czy ja musiałem to zamykać? Czemu ja jestem taki kurde głupi, że ja to muszę zamykać? Nie rozumiem tego. Czemu jestem tak aż uparty? Poroże, gwoździe, no wszystko mamy, co chcieliśmy. Sporo tego. Mamy nawet baterijkę w razie czego, żeby wymienić... Wymienić baterię w latarce. Weźmy sobie to po... Uzupełniajmy wszystko. Myślę, że taki jeszcze jeden generatorek możemy sobie... Spokojnie zasilić. Tu i tak będziemy sporo teraz spędzać czasu, więc myślę, że to nie jest żaden problem. Pewnie ta noc nie będzie taka przyjemna jak poprzednia. O nie, nie. Ta nocka już nie będzie taka przyjemna. Dobra kochani, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Pamiętajcie, że macie również stronę spookyshiro.pl oraz Discorda, gdzie możecie uczestniczyć w naszej takiej dyskusji między ludźmi. Gdamy tam sobie czasem w LOLa i tak dalej, więc naprawdę bardzo przyjemnie się siedzi. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej.